Koniec bogatej kariery, 19 sezonów w seniorskiej siatkówce. Kawał gry, kawał czasu, kawał dużo znajomych, poznanych. Jakie emocje tobie towarzyszą w tym dniu? No na pewno jest to dla mnie szczególny dzień. Te 19 sezonów, można powiedzieć, teraz minęło bardzo szybko, bo kiedy przypomnę sobie mój pierwszy klub zawodowy, w którym zaczynałem, w Gorzowie Wielkopolskim, bo tak naprawdę te wspomnienia są dosyć mocne i pamiętam bardzo dużo, a jednak minęło 19 lat, więc na pewno, tak jak wspomniałeś, dużo dobrych wspomnień, dużo ludzi poznanych, dużo miejsc. Myślę, że rozwinąłem się dzięki temu, że grałem w różnych klubach w Polsce jako osoba sportowo, ale też pod względem osobistym, tak, charakteru gdzieś się ukształtowałem. Dlatego bardzo się cieszę z tego, że miałem możliwość grać tak długo, bo 19 sezonów to jest naprawdę dużo. I jakoś tak jeszcze może nie czuję, że szkoda i że żal, bo wiem, że otwierają się przede mną nowe drzwi, nowe wyzwania, gdzieś zostanę w tej siatkówce. Więc mówię, no na razie są pozytywne same emocje i na razie się cieszę. Od kilku lat osiadłeś już w Bielsku na stałe i wiążesz tutaj z naszym środowiskiem jakieś na pewno plany. 5 lat ogólnie spędziłem, teraz 4 ostatnie z rzędu w Bielsku. No na pewno przywiązałem się do tego miasta i podoba mi się wizja tego, żeby grać w siatkówkę na najwyższym poziomie, jednak nie udało nam się tego utrzymać. Tak? Po 3 lata walczyliśmy o tą plus ligę, udało się awansować, ale niestety ten sezon nam nie wyszedł, więc już mam nadzieję, że w innej roli, wyciągając wnioski, spróbujemy jeszcze raz powalczyć o tą plus ligę i zrobić wszystko, żeby w niej zostać o wiele dłużej. Czyli pozostaniesz w sztabie szkoleniowym BBTS-u Bielsko-Biała? Najprawdopodobniej tak się stanie. Szkoda, że kończy grać, bo bardzo miło mi się czas spędzało z nim na boisku. Będę go wspominał w samych superlatywach, no ale niestety czas, tak to jest w sporcie i czasami coś już się kończy, ta jego świetna kariera sportowa. Także pewnie życzę mu powodzenia, odnajdzie się w nowej roli i na pewno sobie super poradzi, no bo zna się na siatkówce i myślę, że będzie wszystko ok. Jakbyś miał tak wspomnieć przez te 19 sezonów jakieś swoje najlepsze momenty w karierze, to może to być zdobycie Pucharu Challenge? No tak, na pewno gdzieś ten Puchar Challenge to było takie osiągnięcie najwyższej rangi, jakie udało mi się zdobyć, ale większość swojej kariery spędziłem w pierwszej lidze i z klubem BBTS Bielsko-Biała zdobywałem medale z Ślepskiem, właśnie Suwałki, walczyliśmy o najwyższe cele, udało mi się w Będzinie awansować do Plus Ligi, także tych wspomnień takich dobrych jest dosyć dużo. Na pewno wyróżniającym takim się jest awans z pierwszego miejsca nasz tutaj do Plus Ligi. Przegrałem cały sezon, według mnie był to nawet całkiem dobry sezon i na pewno
do niego będę mógł w szczególności wracać. Jeszcze ostatnia kwestia jako kapitana. Chciałbym Ciebie poprosić o kilka słów do kibiców po tym sezonie. No przede wszystkim dziękuję Wam za to, że byliście z nami w tych trudnych chwilach, bo ich było zdecydowanie więcej niż tych dobrych. Zawsze wierzycie w zespół, pomimo tego, że gdzieś te nasze umiejętności, nie ukrywając, były niższe niż innych klubów. Jeździliście, wspomagaliście nas i nie traciliście wiary w to, że możemy wygrać. Ja mogę dodać tylko ze swojej strony, że na pewno my jako zawodnicy mogliśmy zrobić dużo więcej, żebyście mieli dużo więcej wspaniałych chwil, ale chciałbym powiedzieć, że może do tego jeszcze wrócimy.